Dzięki dotacji z Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca podnieśliśmy standardy naszych działań. Dla mnie szczególnie ważne jest to, że opracowaliśmy strategię komunikacji. Dzięki temu wprowadziliśmy regularne spotkania zespołu w biurze, utworzyliśmy czat do dyskusji o komunikacji, uwspólniliśmy przekaz, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi interesariuszami. Znacznie też wzrosła liczba osób, które czytają nasze treści czy obserwują nas w mediach społecznościowych. Nie bez znaczenia jest też to, że udało nam się przyciągnąć do fundacji nowych wolontariuszy oraz sfinansowaliśmy koszty spraw sądowych. W ramach praktyk studenckich Fundacji Wolności miałem okazję zająć się wykluczeniem komunikacyjnym studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa OMCS w Lublinie. Napisałem w tej sprawie artykuł w gazecie na portalu Jawny Lublin. Ponadto zajmowałem się monitorowaniem pracy lubelskich parlamentarzystów. Jednym z działań realizowanych przez Urdogi jest ujawnianie informacji. Staraliśmy się dowiedzieć, ile kosztowało zorganizowanie wystawy Tamary Łempickiej na zamku w Lublinie. Według doniesień medialnych organizacja techniczna tej wystawy kosztowała ponad 500 000 zł. Chcieliśmy się dowiedzieć, na co poszły te pieniądze. Niestety pomimo licznych wyroków sądowych dyrektor wciąż ukrywa te informacje przed opinią publiczną.